Siemanko a z tej strony Metsu i witam Was w ostatnim odcinku z kariery Kamila Juzwiaka w FIFA 20. Nasza przygoda na euro właśnie się rozpoczyna. W grupie mamy Rosję, Szwecję i Finlandię, czyli banalnie prostą grupę do wyjścia. Jeśli z takiej grupy nie wyjdziemy, to będzie wstyd, ale potem z grupy B możemy już trafić tylko na mocnego rywala, więc łatwo po wyjściu z grupy nie będzie. Ale najpierw ten awans musimy walczyć. I co? Rozpoczynajmy pierwsze spotkanie z reprezentacją Rosji. Ładnie tutaj juźwiak na skrzydle, obiega obrońca, Otrzymuje podanie w tempo, o to właśnie chodziło. Rybus do juźwiaka, juźwiak w polu karnym zaczyna swój taniec. Zejście do prawej nogi, ale w ostatniej chwili nasz zawodnik został powstrzymany. I Rosjanie tutaj na spokojnie mogą konstruować akcję od tyłu. Fernandez wychodzi na pozycję na spokojnie opanował tą piłkę. Dograł do środka z Zobnin. Zastanawia się to zrobić, podaje do gołowina. Gołowin długo holuje tą piłkę. Nikt nie jest w stanie mu jej odebrać. Gołowin cały czas przy piłce uderzył. Szczęsny do broni. I piszczek w posiadaniu piłki. Rybus ładnie tutaj dynamizuje akcję z lewej strony. Juźwiak odskoczyć chce obrońcom i na spokojnie mu się to udaje. Kamil Juźwiak w sytuacji sam na no sam z brałkarzem uderza. I słupek. Dobitka na szczęście Zielińskiego. Bardzo dobra. I mamy jeden do zera dla reprezentacji Polski. Szkoda, że nam to nie wpadło, ale ważne, że jest gol. Dobrze tutaj Fernandez, Jóźwiak, no powiedzmy sobie szczerze, nie angażuje się w grę w defensywie. Dośrodkowanie, strzał i świetny wyblok Piszczka. Widać doświadczenie tego zawodnika. Fernandez, najaktywniejszy z Rosjan, Karajew, do Gołowina, jeszcze Miranczuk. Gołowin, zjuba Gołowin, ale na szczęście ten strzał pozostawia bardzo dużo do życzenia. Fernandez wycofał Karajew. Ładnie tutaj zwiódł naszego zawodnika, Fernandez może dośrodkowywać, jednak odgrywa, teraz centra i Czeryszew uderza prosto w ręce Wojciecha Szczęsnego. Doliczony czas gry, drugiej połowy, ostatnia akcja tego meczu, Miranczuk, Fernandez, jeszcze wycofanie, Karajew, Fernandez do środka, Kuziew, może uderzać, jednak z tym zwleka, dośrodkowanie, Szczęsny piąstkuje. I Polacy w posiadaniu piłki, to jest najważniejsze. Wygrywamy z Rosją 1-0 i bardzo dobrze rozpoczynamy naszą przygodę na Euro 2020. Ocena meczowa już w 7,1, bardzo mi się to podoba. Mogliśmy zdobyć bramkę, ale najważniejsze, że po naszej akcji Zieliński zdobył gola. Inteligentnie zachował się w polu karnym, wykańczając tą bezpańską piłkę. Statystyki dość interesujące, jeśli chodzi o nasz zespół, to Zieliński został piłkarzem tego meczu. No, my oczywiście nie mamy asysty, bo nasz strzał był niecelny. A potem z tego uderzenia padła bramka. I przejdźmy dalej. No, i jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Jak widzimy, Szwedzi mają lepszy bilans bramkowy, ale nie ma się co dziwić, jednak oni grali z Finlandią, zwyciężyli 2 do 0. Teraz mamy mecz właśnie z ekipą Szwecji. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że doskonale. Patrzymy, tak jest, dostajemy szansę od wuja brzęczka. Ale w sumie, jeszcze przed tym spotkaniem, możemy sobie zobaczyć. Jak tutaj wyglądają dokładnie wszystkie statystyki Kamila bo no W sumie dawno tego nie pokazywałem. Tak, tak się prezentują właśnie jego poszczególne statystyki. W reprezentacji gramy na przykład na naszej nominalnej pozycji, no bo w Benfice najczęściej występowaliśmy na pozycji środkowego pomocnika defensywnego. No trener klubowy miał swój pomysł na nas. To się sprawdziło w klubie, ale jednak na skrzydle... Myślę, że możemy z siebie więcej dać, chociaż trochę więcej musimy pracować w defensywie, bo za mało się wydajemy. Zaczynamy drugie spotkanie. Juźwiak dobrze panował tą piłkę, napędza akcję ofensywną Polaków, zagranie do środka. Lewandowski wypuszcza Juźwiaka, ten w sytuacji sam na sam z bramkarzem, podobna sytuacja jak w meczu z Rosją. Juźwiak wyczekał bramkarza, dograł, no i niestety obrońca bardzo dobrze zablokował Roberta Lewandowskiego. Krychowiak. Juźwiak, jeszcze jest Zieliński, Juźwiak napędza tą akcję. Ładnie wychodzi na pozycję. Czy da radę z Kraftem? Na spokojnie. Już jak minął go. I tutaj jest faulowany. I tu musi być minimum żółta kartka. Zobaczmy, jaką decyzję podejmie arbiter. Długo się zastanawia. Podbiega do szwedzkiego obrońcy i daje mu żółtą kartkę. To był minimalny wymiar kary za to zagranie. Dobrze tutaj Szwedzi. Egdal. ma zdecydowanie za dużo miejsca. Patrzymy. Forsberg na pole karne. Sema! No ten strzał, delikatnie mówiąc, nie był najwyższych lotów. Juźwiak, dobrze do Lewandowskiego, złody granie Roberta, ale pressing się opłacił. Juźwiak, Zieliński, Rybus, Juźwiak w polu karnym, dogranie, strzał anemiczny. No i Olsen musiał to łapać z dziecinną łatwością. Juźwiak, Lewandowski na klepkę, czy jużwiak dojdzie do tej piłki? Ledwo, ledwo, ale się udało. Kraft nie może nas faulować, Kamil Juźwiak w polu karnym, dogrywa... Zieliński bohater tego turnieju, drugie trafienie Piotrka. Wreszcie coś mu się w głowie przestawiło. Rybus do juźwiaka juźwiak napędza tą akcję. O to właśnie chodzi dynamiczny rajd skrzydłowego. Kamil Juźwiak w polu karnym. Dobrze, zszedł do środka i ty Podwyższa wynik tego spotkania na 2 do 0, Kopiuj w klej z pierwszej akcji. Juźwiak jest naszym kluczowym piłkarzem. Szwedzi jeszcze starają się zdobyć bramkę honorową. Forsberg zagrań do semy. Sema przedziera się, uderza. I tylko obok bramki. Mamy sporo szczęścia i zachowamy czyste konto. Wygrywając 2 do 0. To mi się bardzo podoba. 6 punktów po dwóch spotkaniach, dwie asysty i już w tym meczu. Ocena meczowa 9,1. Bardzo dobrze Polak się zaprezentował. Jeśli chodzi o statystyki meczowe, to oddawaliśmy celne strzały. Szwedom się to nie udało. No i to my zdobywamy 3 punkty. Już jak został zawodnikiem tego spotkania przy dwóch asystach, to musiało nastąpić bardzo dobry występ skrzydłowego, w tej chwili oczywiście w grze Benfiki. No i co? Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po dwóch spotkaniach. Jak widzimy tutaj Rosja straciła punkty z Finlandią 2 do 2. Dla nas bardzo komfortowa sytuacja, bo już mamy pewny awans. Tutaj Niemcy są pierwsi, drudzy Hiszpanie, ale czeka ich jeszcze bezpośrednie starcie i wszystko może się zdarzyć. Z Finlandią niestety nie dostajemy szansy od wuja Brzęczka, więc tylko przesymulujemy to spotkanie. Może chcę, żebyśmy odpoczęli i byli wypoczęci na mecze fazy pucharowej. Zwycięstwo 2-1, klik i kędziora, Lapalajnen dla Finów. No ale to jest tylko bramka honorowa, 9 punktów, no i awans z pierwszego miejsca stał się właśnie faktem. To wygląda pięknie, z drugiego awansują Szwedzi, którzy w ostatnim meczu zremisowali z Rosją 0-0. Mecz Niemców i Hiszpanów jeszcze się nie odbył. Ale teraz już możemy zobaczyć rozstrzygnięcie. Niemcy remisują, zajmują pierwsze miejsce, czyli my zagramy z Hiszpanią. Francja, pierwsza w grupie C, druga Belgia, a w grupie D, pierwsza Anglia, druga Holandia. Obrońca tytułu Portugalia odpada. Gramy z Hiszpanią, łatwo nie będzie, tutaj już zostały same mocne drużyny. Damy z siebie wszystko, by zameldować się w półfinale. Nie będzie łatwo z ekipą La Furia Rocha, ale trzeba spełniać marzenia. Zaczynamy! Jak widzimy w natarciu Hiszpanii, Jordi Alba, świetna kontrola piłki gracza Barcelony, Alba dogranie, Asensio powstrzymany przez Szczęsnego, Polacy na szczęście wybijają tą piłkę, ale Carvajal jeszcze o nią powalczy z Jóźwiakiem i wygrywa ten pojedynek. Koke ma zdecydowanie za dużo miejsca i czasu, dogrywa do Saula, jeszcze tutaj Williams, wycofanie, Saul Niguez, Busquets, Saul Niguez, Williams, portu! Kilka centymetrów od bramki, a naprawdę było blisko! Portu. Jeszcze dojrzał Koke, Williams na napadzie, nie dał się tutaj nasz obrońca zaskoczyć, Williams w dobrej sytuacji, szczęsny do broni, jeszcze nie koniec zagrożenia, na szczęście Kędziora uspokaja sytuację. I jeszcze możemy wyprowadzić kontrę, Kamil Jóźwiak zagrani do Lewandowskiego, Grzegorz Krychowiak do boku, jest tutaj Kądzior, Krychowiak może dograć do Jóźwiaka i tak się dzieje, Lewandowski, Jóźwiak na pozycji jest w sytuacji bardzo dogodnej, ale uderzył fatalnie. No, i Decha musiał to złapać. Jóźwiak, na krótko, góralski A i nie przedarł się Karwahal, na spokojnie zgasił go jak peta. I tutaj jeszcze będzie żółta kartka, chyba dla naszego zawodnika. Tak jest. Aj, to nie była udana akcja. Nie dość, że straciliśmy piłkę, to zarobiliśmy jeszcze od tego żółtą kartkę. Williams na spokojnie do Portu, Koke, portu, ależ nas tutaj Hiszpanie klepią. Williams jest Saul i chybił. Hiszpanie mają naprawdę Zeza, gdyby nie to, to już by dawno prowadzili. Góralski krychowiak, Zieliński, jest Lewandowski, może dogrywać do naszego zawodnika bardzo dobry przerzut i rybus z ostrego kąta uderza na tyle łatwo, że Decha daje sobie radę. Jest tutaj Gestra, straci jednak piłkę krychowiak, Zieliński, już jak wychodzi na pozycję. Juźwiak do Lewandowskiego obiega kapitalnie. Ramos nie jest w stanie go dogonić, nie już jak ma okazję, 1 do 0, ależ wykończenie. Tym razem De Hea był bez jakichkolwiek szans na interwencję. Wykorzystaliśmy naszą przewagę szybkości nad Sergio Ramosem. Asensio wbiega w pole karne, wycofuje Saul Niguez. Saul Niguez obraca się z piłką, dogrywa KOKE i tylko i wyłącznie boczna siatka. Hiszpanie mają naprawdę wielkie problemy z wykończeniem. Rybus. Jeszcze może dograć Góralski. Jest tutaj Juźwiak, ściga się z Barterą. Bale pokazał, jak go mijać w dawnych czasach. Jest tutaj Juźwiak do grania do środka i blok. Tutaj Jordi'ego Alby kapitalnie to zrobił. Jeszcze nie koniec tej akcji zgarnęliśmy piłkę Zieliński. Juźwiak. <grywa> Bartera to nie jest za szybki. Jóźwiak do dośrodkowanie i tutaj świetnie Alba. Cóż on wyprawia? Piękna gra w defensywie. Juźwiak. Dojrzał tutaj Lewandowskiego, szybkie odegranie, góralski jeszcze zieliński, ale w zasięgu rąk Dawida De D'Achea De długo wznawia tę grę, dograł na spokojnie do Ramosa, Ramos do Busquetsa, obiega tam Alba, ale nie otrzymał podania. Saul Niguez i świetnie tym razem w defensywie Jóźwiak. Hiszpanie jeszcze walczą, ale sędzia kończy to spotkanie, i Polska awansuje do półfinału Euro 2020. Kluczowa bramka Kamila Jóźwiaka. Ocena meczowa 7,6 o to właśnie chodzi, tak powinno się występować w kluczowych meczach. Daliśmy z siebie wszystko i wykorzystaliśmy szanse. Hiszpanie mieli zdecydowanie więcej okazji, ale nie potrafili ich zamienić na bramkę, jej fatalną skuteczność i my to wykorzystaliśmy. Re Lewandowski, piłkarz tego meczu, gdyby nie żółta kartka, to pewnie my byśmy dostali to wyróżnienie, ale kartka obniża ocenę. Przechodzimy dalej. No i jak widzimy, Tutaj Francja prawdopodobnie będzie naszym rywalem. Niemcy i Belgowie również grają dalej. No i zobaczymy, jak nam pójdzie w tym wielkim półfinale. Gramy z reprezentacją Mistrzów Świata. Będzie to wielkie wyzwanie, ale damy z siebie wszystko, by triumfować. Czy jesteśmy faworytem? Na pewno nie, ale nie poddamy się bez walki. Zaczynamy czwarte spotkanie. Linet Ty, dobra kontrola piłki, zagrań do Juświaka. Juźwiak na spokojnie minął Pogbe, Przed nim teraz Rafael Varan. Dośrodkowanie. Niestety nie wygraliśmy tej główki. Jeszcze Laport tutaj daje radę. I Francuzi na spokojnie teraz mogą skonstruować akcjalnie ale nie mogą tak podawać. Juźwiak Lewandowski, juźwiak, ach, ależ on tutaj szaleje na skrzydle. Juźwiak co wymyśli w tej sytuacji? Dogrywa i blok na zielińskim. Świetnie zrobił to Waran. Teraz Francja w natarciu. Griezmann. ale z łatwością mija naszych zawodników. Kylian Mbappé. Zejście do lewej nogi. Broni to szczęsny. Popis bramkarskich umiejętności. Co za, bramkarz, co za bramkarz? Cieszmy się, że mamy Wojtka szczęsnego. Na Bill Fekir. Fekir na spokojnie. Don Golokante. Fekir. Zamieszanie. Rybus oddala zagrożenie. jeszcze Kingsley Coman przejął tą piłkę. Zastanawiać, co zrobić w tej sytuacji. Zagrywa do Pogby. Luka Dini. Pogba. Na spokojnie, Ngolo Kante. Kante, Griezmann, jest Kylian Mbappé. I niestety 1 do zera. Teraz wykończył to perfekcyjnie. Szczęsny, niestety, bez szans na interwencję. Francuzi prowadzą i atakują. Benjamin Pavard. Pavard dobrze już jak w bloku, i czy uda nam się z tego wyprowadzić jakąś akcję? Nie, tracimy w dziecinny sposób piłkę. Pavard, Mbappé nie dochodzi do piłki. No, i teraz Polska wreszcie atakuje Kamil Jóźwiak. Jóźwiak dynamiczna akcja. Wychodzi Lewandowski, ale Waran przecina to podanie. Jeszcze tutaj możemy zgarnąć tą piłkę. Piszczek robi to po profesorsku. Linety, rybus. Jest tutaj Jóźwiak. Utrzymał się przy piłce. Obiegający rybus otrzymał podanie. Teraz odegranie do Jóźwiaka. Jedna z decydujących szans: 61 minuta. Ale Waran niestety pokazuje klasę, a mógłby zagrać jak City i byłoby zdecydowanie prościej. Zieliński. Jest tutaj Jóźwiak. Kamil Jóźwiak dobrze tutaj się zastawia. Jóźwiak tańczy z piłką, i Jóźwiak nikomu je nie chce oddać. No i niestety Kantemu ją odbiera. Dalekie wybicie. Krychowiak to zgarnia, i Jóźwiak. Wreszcie zespołowo Zieliński, Góralski, jak Lewandowski na pozycji, jednak jak wybiera inną opcję, jak Zieliński, jest klich! No i niestety zmarnował piłkę meczową, w 77 minucie mogliśmy remisować. Góralski... Do Juźwiaka Góralski wychodzi na pozycję. Otrzymuje podanie, no ale Pogba niestety go powstrzymuje, ale szybko odebrał mu piłkę. Lewandowski Juźwiak stara się przedrzeć. Francuzi dobrze zamykają wszystkie strefy. I Varan kolejny raz zachowuje się bardzo dobrze i niestety odpadamy w półfinale Mistrzostw Europy. Przegrywając z reprezentacją Francji 1 0. Ocena meczowa Juźwiaka 6,9 to nie może być przypadek. Kilian Mbappé niestety dał zwycięstwo Francuzom. Nasza gra bardzo pozytywnie oceniona, ale co z tego skoro nie awansowaliśmy dalej i odpadamy na tym etapie. Klich miał piłkę meczową, niestety Ugo Joris wygrał z nim na spokojnie pojedynek. No i co, żegnamy się z turniejem, przechodzimy dalej. Nasza piękna przygoda kończy się na półfinale Mistrzostw Europy, gdzie okazujemy się być słabsi od reprezentacji Francji, która oczywiście kadrowo jest od nas zdecydowanie mocniejsza, ale mieliśmy jednak nadzieję. Wiadomo, nadzieja umiera ostatnia. Polegliśmy, wstydu nie było. Szkoda tylko zmarnowanych okazji, bo mogliśmy jakoś się tam przepchnąć do tego finału. Niemcy pokonali Belgów i zagrają z Francuzami w wielkim finale 12 lipca. A kto okaże się być górą w tym pojedynku? Niemcy po rzutach karnych 5 do 4 wygrywają z Francją. Mbappé został królem strzelców 6 ramek w 6 meczach. Bardzo dobry wynik, trzeba mu to dać Griezmann najlepszym asystentem. Jeśli chodzi o czyste kontakt to tutaj króluje, szczęsny, Ter Stegen i Joris. No więc Francuzi świetnie indywidualnie, ale to Niemcy zdobywają trofeum. W Ameryce Południowej najlepsza Brazylia, która pokonuje Kolumbię, a Argentyna miażdży chile w meczu o trzecie miejsce. Ale nas najbardziej interesowały mistrzostwa Europy. Dotarliśmy do półfinału. Tam niestety przegraliśmy z reprezentacją Francji, która okazała się być wicemistrzem Europy. Bo to Niemcy zwyciężyli w finale, a jeśli chodzi o tą serię, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jej oglądanie. Miała naprawdę świetne wyświetlenie jak na ten etap gry, no bo gra nie oszukujmy się zmierza już powoli do końca. I następna taka pełnoprawna seria pojawi się dopiero w FIFA 21. A jeśli chcecie zdecydować, którym bramkarzem na samym początku FIFA-21 mamy rozgrywać karierę, to zachęcam do wejścia na zakładkę Społeczność do końca dnia dzisiejszego. Znajduje się tam ankieta, w której będziecie mogli oddać swój głos. Zachęcam Was do głosowania, bo jeśli Wy nie zagłosujecie, to ktoś podejmie decyzję za Was. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie przyszłe serie. Trzymajcie się!